The most important tool is respect. Gay! Warszawa, tragiczny wypadek na Bielanach. Nowe informacje: wypadek na warszawskich Bielanach. 31-letni kierowca BMW, który śmiertelnie potrącił 33-letniego mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych na ulicy Sokratesa, zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Tam z jego udziałem zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Prokuratura wyjaśnia okoliczności niedzielnego wypadku na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach. Kierowca BMW został wczoraj zatrzymany. Zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz, gdzie będą z nim wykonywane czynności procesowe. Zakładamy, że dojdzie do tego dzisiaj, powiedział WP PROK Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę po godzina 13. 31-letni kierowca BMW potrącił pieszego, który przechodził przez przejście przy ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach. Z relacji świadków wynika, że 33-letni mężczyzna w ostatniej chwili zdążył wypchnąć na chodnik żonę i odsunąć wózek z 3-letnim synkiem. Uratował bliskich, ale sam nie był w stanie już uciec. Mężczyzna zmarł po długiej reanimacji. Kobieta i dziecko trafili do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, nie ma większej miłości jak oddać życie za drugiego człowieka, ojciec bohaterem. Kierowca mordercą, gość 3 godziny temu on nie potrącił, on zabił przy użyciu samochodu, kierowca, wydeptane 1,5 miliona kilometrów 2 godziny temu, straszna tragedia, wyrazy współczucia dla rodziny. Życzę zdrowia dziecku. Mam nadzieję, że ten pirat drogowy dostanie wysoki wyrok, a potem odszkodowanie i że będzie to podane do wiadomości jako przestroga dla takich jak on, a tak z innej beczki. Szanowne panie i szanowni panowie kierowcy. Proszę o plusika tych z was, którzy dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych zachowują należytą uwagę, to jest. Zwalniają lub przynajmniej zdejmują nogę z gazu, patrzą co się dzieje po prawej i po lewej stronie jezdni oraz mają taką prędkość, że gdyby zdarzyło się coś nieprzewidzianego, to zdążą wyhamować. Pozostałych proszę o minusa.